Siema, jestem Kled Flintstone. Dzisiaj mówimy wszystkie matchupy Kleda na topie. Będziemy omawiali tylko Reigning Phase, bo jest dużo championów, które po prostu odskalują Kleda i by musieli trafić do tieru nie do wygrania. A więc omawiamy tylko Reigning Phase. Zaczynamy od Aatroxa. Aatrox aktualnie jest... Postawiłbym go w skill matchup albo w ciężki. Na Aatroxie łatwo przegrać level 1 czy level 2. Nie możemy się bić zbyt w early game'ie. Możemy się bić jak mamy level 3, mamy EQ i W. Wtedy raczej dostanie one shot, jak mamy Ignite'a. Nie musimy oczywiście budować anthealę, bo mamy anthealę już na Q. Próbujmy zawsze dożywać z E jego Q. Możemy też z E wychodzić z tej jego klatki na W. Kolejny matchup Akali. Akali bym dał w łatwy albo średni. Chyba dałbym do średni. Mamy dosyć łatwy matchup w nią przed szóstką, bo widzimy ją w smoku, nasze Q daje wizję i tak samo E, a więc widzimy ją w smoku. Ale problem w tym jest, że ona później jak już ma tą szóstkę, to może skakać i możemy ją nie dogonić bez flasha. Trzeba pamiętać też, że jak zginiemy, no to nie możemy od razu ultnąć w nią, jak kuszują na tureta, bo ona sobie może kliknąć smoka i wtedy zmisujemy tego ulta. W skrócie... Też możemy ją one-shotać tak samo jak Aatroxa, tylko musimy uważać na to, że ona może skakać cały czas. Akshana. Akshana bym dał chyba do skill matchup. Nie grałem tego matchupu zbyt często, bo chyba tylko z 6 razy. Ale jest dosyć prosty, tylko że jak dobrze potrafi kręcić się z E, no to nie dogonimy go wtedy, bo nasze E przechodzi jakby w linii prostej, a on może się kręcić w kółko. Ale jak złapiemy go z EQ i on sfailuje swoje E, albo po prostu nie będzie miał range'a do ściany, no to one-shotujemy go po prostu. Trzeba tylko uważać na jego poke w early game'ie, przeczekać te dwa levele i można się wbić level 3. Polecam grać w niego jakiegoś Dragon Shield'a i potkę, żeby nie wywalić się w early game'ie. Dalej, Kamil bym chyba dał do ciężkiego. Na pewno bym jej nie dał do nie do wygrania, raczej na ciężki mecz bym ją dał. Dobre, Kamile jest ciężko klikać na pewno, ale starajmy się nie zbierać tego połka z W na początku. Nie wchodźmy w trade, jak ona ma tego shielda z pasywy. Jak zbijemy jej shielda, na przykład zrobimy jakiś krótki trade, gdzie ona tego shielda sobie zwastuje, no to możemy się na następnym trade już wbić w nią. Shield ma chyba 14 sekund cooldownu z tego co pamiętam, a nasze E ma 12 sekund cooldownu. Więc mamy te 2 sekundy okienka, żeby się w nią wbić. Cassiopeia bym raczej zostawił, bo nie grałem na ten matchup za często, a więc nie chcę się wypowiadać. Dalej, Shogat. Shogata bym dał do łatwy. Jest to dosyć prosty matchup, nie może nam za dużo zrobić. Brakuje mu damage'a, żeby nas zabić. Nie mam zbyt jakichś tipów na ten matchup, ale no to jest prosty matchup. Wbijamy się w niego z EQ, dodżujemy jego Q z naszego E. Shogat jest lepszy na takie dłuższe trade raczej. Chyba, że idzie pod AP, no to wiadomo, on będzie chciał nas one-shotować. Musimy uważać też, że jak nie mamy Skarla, no to on może nas jeść. Ale raczej długo mu potrwa to, żeby nas bić ze Skarla, no bo ma bardzo mały damage. Dalej, Darius. Darius bym dał do skill matchup. Darius nie jest aż takim ciężkim matchupem, bo mamy tego anti-heala z Q, tym bardziej, że on zbyt nie może się na nas healować. Bo jak on używa Q, możemy dashnąć do niego i wtedy jesteśmy przy nim cały czas i on tego heala z Q nie może dostać. Darius jest też dobry na długie trady, a Kled jest lepszy na takie krótkie trady. A więc mamy potencjał, żeby go złączyć, jak gramy Ignite'a. Tylko najlepiej nie wbijać się jakoś level 1 w niego, bo wiadomo, on ma tą pasywkę i raczej nas rozwali level 1 jak ma W. Mamy dosyć duży damage na Kledzie, to jest taki power spike, jak level 2 jak mamy Ignite'a i W. To bije bardzo duży damage, ludzie disrespektują to. Mundo daje do tieru łatwego. Jest podobna sytuacja jak z Shogatem, on nie może nam za dużo zrobić, tylko trzeba pamiętać, że on ma te tasaki i nie możemy zbyt niego frizować, bo on sobie i tak te minionki może dobijać z Q. Ale no mamy anti-heala i jego shield, jego pasywka nie działa na nasze Q. W sensie nie slowujemy go, ale on i tak dostaje ten anti-heal. Damage on chyba też dostaje z Q, ale nie jestem pewien. Ale to nie ma zbyt znaczenia, bo jak bijemy się już z EQ i damy 4 autosy, no to on już powinien leżeć, tym bardziej przed szóstką. Można zawsze mu zbić tą pasywę z naszego ulta, wbijając się jakoś z daleka. I też trzeba starać się jakoś nie zbierać tego połka z Q, jak nie mamy minionów za sobą. Kolejny matchup Fiora. Znienawidzony matchup przez Kleda. Chyba jeden z gorszych matchupów bym uznał. Kiedyś jak siedziałem w Goldzie, Platyna, trafiłem słabe Fiory, nie potrafiły używać W na moje Q dobrze. Często to potrafiłem dodżować, ale teraz... No jak już jestem w tym diamencie, ludzie mają trochę ogar na tej Fiorze. Łatwo outskaluje nas Fiora, więc nawet jak zrobimy tam, nie wiem, 3-0 na nią, czy tam 4-0, ona i tak w late game nas będzie walić. Zrobi sobie botka, nie wiem, zrobi Gord Green Card i tak nas wali, ale tipy na ten matchup to jest nie bić się z nią w early game, bo ona ma mocną pasywę i może nas zaorać level 1. Przed tradem polecam ją zmusić do użycia W, czyli no, spróbujmy dać nią tą wędkę na kół.
Ona jak użyje Wuno, to następnym razem już smashtujemy ją. Fiora jest dosyć squishy, akurat ona ma tam chyba 1000 HP na 6 levelu, a więc ona jest bardzo squishy. Znowu nie obchodzi nas to, że ona się healuje, bo mamy anti-heal na Q. Chyba że użyje riposty na nasze Q, no to wtedy wiadomo, anti-heal nie działa. Ale w skrócie ten matchup polega na tym, żeby dodziałać jej W. Jak dodziejemy Q, no to raczej chillujemy już. To staramy się nie zbierać tego połka z Q. Ona może wbijać pasywę z Q, czy w laning phase jakoś z daleka i uciekać od razu, bo movement speed jak bije pasywę. Też możemy się wbić w nią level 2. Często miałem tak, że rozwalałem Fiorę level 2, jak miałem Ignite. Trzeba pamiętać, że ona może zablokować naszego Ignite'a ripostą. Często tak miałem właśnie, że Fiora dodżowała mojego Ignite'a ripostą, bo mam słaby reaction time i po prostu użyłem Ignite'a na jej ripostę. Gangplank jest łatwym matchupem. Gangplanka znowu możemy łatwo one-shotować. Trzeba pamiętać, żeby nie dać się spokować w early game z Q. Najlepiej brać sobie Doran Shielda w niego. I po prostu grab on plating, zbijamy mu te bomb platings naszego Q i wbijamy się all-in. Jak już trafimy wszystko, trafimy EQ, on raczej jest dead. Gangplank nie ma ucieczki totalnie. No ma slowa z beczki i tak dalej, ale no to używam wtedy drugie E i powinien być dead. Jego mandarynki nic nie robią na nas, bo mamy chwilę na pół. Ogólnie jak jesteśmy bez Karla na laning phase, on nas może wtedy bardzo połkować i nas zabić nawet wtedy. Często miałem tak, że Gangplank mnie zbił ze Skarla po nieudanym tradzie i mógł mnie orać totalnie, bo nie mogę do niego totalnie podejść bez E i po prostu mnie połkował E cały czas i z Q. Więc trzeba pamiętać, że jak nie mamy Skarla, no to raczej trzeba szukać tego recallu. Dalej, Garen. Garen dałbym do nie do wygrania. Garen jest bardzo ciężkim matchupem, po szóstce on nas one-shotuje po prostu ze swoim ultem, bo uniemożliwia nam wbicie Skarla. Po prostu jak mamy tam, nie wiem, 500 HP czy jakoś tak, on używa sobie ulta, no i nie żyjemy, a my mamy około 6 levela jakoś chyba tam na kledzie może 600, może 700 HP. A więc on no, w sumie ma kleda na samego ulta, samego kleda bez Skarla oczywiście. Ale polecam go połkować z Q na początku. Można wyjść w trade'a z Garenem jakoś level 2, level 3. Bo nawet jeżeli on używa Silence'a na nas, a my sobie zlevelujemy W, no to i tak mu dajemy te 4 szybkie autos mimo to, że mamy Silence'a. A więc możemy wbić tego Skarla level 2 bardzo szybko. Kolejny matchup to Gnar. Gnar dałbym dość średni. Gnar nie jest aż takim ciężkim matchupem. Jest dosyć prosty, nawet bym powiedział. Nie możemy łapać połka od Gnara. On ma dosyć mocny połka akurat. Spróbujmy zbić jego bomb plating z naszego Q i wbijamy po prostu o linię. Jak ma mini Gnara, jak ma mega Gnara, no to jest trochę ciężej. Przed szóstką oczywiście możemy wbić nawet jak ma mega Gnara, bo on wtedy ma no tylko 2 spele. A nawet jak jest mega Gnara, no to nie bije aż tak dużego damage'a na początku. Plus Gnar net nie może zbyt uciec nam, bo nawet jak użyje swoje E, no to my używamy nasze E, no i doganiamy go na luzie. Też jakoś level 2 jest ciężko go zabić, jak ma małego Gnara. Bo może nas po prostu kajtować. A jest najlepiej nie bić się level 2, dopiero level 3 się wbić jak mamy E. Dalej Gwen. Gwen bym dał do... Dawno nie grałem na Gwen akurat, ale chyba dam ją do łatwy. Gwen jest dosyć prosta, ona nie ma zbyt ucieczki przed nami i znowu możemy ją po prostu one-shotować. Chyba że uniknie nasze EQ z jej W. Ale zazwyczaj no to używamy EQ, palimy 4 autosy i ona powinna ginąć. Trzeba uważać też na to, że ona ma bardzo duży damage level 6. Możemy podjąć walkę level 2 z Gwen, bo ona raczej nas nie wali level 2, nawet jak sobie weźmie lethal tempo. No to szybko wbijemy Skarla i ją walimy level 2. Heimerdingera bym też zostawił. Grałem może 2 razy na Heimerdingera, więc nie będę go brał do tier listy. Illaoi to jest ciężki matchup. Mimo to, że redukujemy tam anti-heal, no to nic to nie zmienia, ona ma bardzo duży damage na ulcie. Ale oczywiście w early game przed szóstką możemy ją na luzie walić. Nawet level 2 możemy się w nią wbić, ona powinna dostać one shota. Trzeba pamiętać, żeby nie zbierać połka z E i z Q. Tym bardziej, że często Illaoi bierze corruption potkę i ten połk jest jeszcze większy. Też na olinie można spróbować dodżować jej E albo Q z naszego E. I chyba tyle w matchupie z Illaoi. Polecam brać Black Cleaver na pierwszy item na Illaoi, bo ona jest dosyć tanki akurat. Tak samo w jakiegoś Garena, czy no nie wiem, Mundo, czy tam Shogata, jak nie zaoramy ich. Ogólnie w tanków polecam brać na pierwszy item nawet Black Cleaver. Irelia bym dał do skill matchup. Irelia nie może się zbyt healować z Q, no bo oczywiście mamy anti-heala na Q. Możemy ją zabić level 2 oczywiście,
Tylko trzeba uważać, żeby nie wbija sobie pasywy, no bo jak wbije pasywę i zazwyczaj ma też Irelia lethal tempo, no to ona może nas zabić, jak ma jeszcze Ignite, no to może nas zabić tam level 2. Ale jak nie ma pasywy, możemy na luzie wbijać, powinniśmy wygrać to. Jak wbijamy w nią z EQ i ona kliknie swoje W, będzie redukowała damage, no to lepiej przeczekać chwilę, nie palić tych 4 autosów, poczekać aż jej te W minie i wtedy dopiero walimy 4 autosy. Kolejny matchup. Jax jest to też jeden z cięższych matchupów, bo oczywiście on blokuje swoim E nasze W, te 4 autosy, przez co uniemożliwia nam wbicie skarba, ale ogólnie chcemy go pokować z Q. Tym bardziej na początku, na nawet pierwszym levelu, bo często Jax bierze na pierwszy level swoje E i po prostu nie można nas dogonić, jak damy mu slow'a z Q. Jak już chcemy się wbić all-in, jak mamy trzeci, czwarty, piąty level, jak już chcemy się wbić all-in, no to trzeba pamiętać, żeby dodżować jego E jakoś, najlepiej dać w niego EQ i jak on używa swoje E, no to jakoś szybko odlecić tym swoim E. Też oczywiście nie wastować tych swoich 4 autosów na jego E, bo to nie ma sensu. Jak zwastował swoje E i on się chce dalej bić, a my nasze W dalej mamy, no bo zatrzymaliśmy, bo dodajmy się zbić mu ze Skargla i jak on nie ma, no to wbijamy wtedy naszego Skargla, no bo mamy W. Zresztą jak są zbyt, on nie może uciec, jak próbuje uciec z Q, no to możemy zdaszować naszym drugim E w niego. Jace, Jace'a bym dał do skill matchup albo ciężki. Chyba damy go do ciężki w sumie. Jace'a trudno jest solinować, bo może nas odepchać oczywiście. Ma ten swój disengage i można nas łatwo pokołać z Q i z autosów. Też level 2 zbyt nie możemy się w niego wbić, jak gra face rush czy coś. No bo jest wtedy szybszy i po prostu nam ucieknie. A jak już nie mamy Skarla i on nam będzie uciekał, no to nas będzie cały czas pałkował. Taka sama sytuacja jak z Gangplankiem będzie. Że my nie możemy wbić Skarla, on nas cały czas będzie mógł pałkować na laning phase'ie. Jace jak nas odepcha, no to da się jakoś na mega farcie kliknąć TE, tak żeby nasza wędka się nie zerwała. Ale to już jest na granicy tego range'a z naszej wędki. Ale jak go bijemy tam do połowy HP, to możemy następnym razem wbić z ultem i wtedy już powinniśmy go zabić. Też można Jace'a łatwo zdajwować. Ogólnie słyszy matchupy można łatwo zdajwować jakiegoś Atroxa, właśnie Jace'a, takiego Mundo też można zdajwować, jeżeli go zdominowaliśmy i jak ktoś nie jest bardzo tanki. Gwen też można zdajwować. Kolejny matchup to Kayle. Kayle bym dał to łatwy. Jest to dosyć prosty matchup. Możemy się wbić w nią level 2 jakoś. Nawet level 1 wygramy raczej z nią, jeżeli mamy Ignite oczywiście. W skrócie, ona przed szóstką nie może dużo na nas zrobić, po prostu walimy jej one-shota. Nawet jak ona użyje swoje W, się schiluje, no to mamy anti-heal cały czas na nią. Też Kayle nie ma żadnej ucieczki, a więc po prostu jak wbijamy w nią EQ, no to albo ona streszuje, albo jest po prostu dead, jak nie ma ulta. Trzeba uważać na tego połka z jej E, więc warto grać do rush shielda w sumie. Czy można Kayle oczywiście zdajwować sobie, jak nie ma ulta. Kennen, dawno nie widziałem Kennena, ale chyba dam go do ciężki. Z Kennenem jest ten problem, że jak wchodzimy w niego, no to on może nam dać stuna. A na początku może nas tak pukać, że nas może bić ze Skarla. A jak nas bije ze Skarla i Magnet, no to można nas nawet zdejmować. No nie możemy za dużo zrobić na Kennena, jest to denerwujący matchup na pewno. No co, jak użyje Wave'a swoje skillshoty, no to wtedy możemy w niego wbić, to powinniśmy go zabić. Raczej dajemy się puszować w tym matchupie i czekamy na jakiegoś ganka od naszego junglera. Oczywiście Kleda nie bierzemy, Lili też nie. Lucian, no też raczej go nie biorę, ale to jest łatwy matchup, po prostu się w niego wbijamy i one-shotujemy go jak nie ma exhausta. Malphite daje go do skill matchup. Jak nie ma itemków, jak nie ma Bramble Westa i nie ma Tabi, no to jest łatwo w niego, połkujemy go z kół, możemy go zdejmować później. Jak nie ma ulta oczywiście. No ale później jak już ma Tabi, Bramble Westa, no to nie możemy go zbyt zabić. No okej. Okay. No, Maokai nie bierzemy też. Ja Maokai nie widziałem już od roku, to się bardziej na sporcie gra niż na topie. Mam nadzieję, że go zbufują, no bo jest aktualnie mega chujowy, tak szczerze. Mordekaiser. Mordekaiser dam do skill matchup. Przed szóstką totalnie go walimy. Jest to łatwy matchup przed szóstką. Ale jak już ma szóstkę, złożył sobie Tabi, jakiś, nie wiem, Seeker, no to już jest ciężej. Nie możemy go w sumie zabić w ulcie, ale jest fajny twitchek. Jak on nas ultuje, no to jakby ultujemy swoim ultem w jego ścianę w ulcie, w ten okrąg taki. I wtedy jesteś poza tym i on nas nie może zabić, w sensie no mamy tego shielda, więc można nas hitować dalej, no ale nie zabije nas raczej w tym ulcie wtedy. Nawet nie powinien nas rzucić ze Skarla. No tak jak mówię, jest to dosyć prosty matchup przed szóstką. Można bić się nawet level 1 z nim. Dalej Nasus. Nasusem dał do średni albo skill matchup, ale chyba średni.
na to, co możemy paniszować w early game. Możemy zwizować wave'a, więc zmusimy go do tego, żeby podszedł po staczki. No i wtedy po prostu wbijamy w niego EQ i zabijamy go. Oczywiście on nas outskaluje, a więc już jak ma, nie wiem, tam powiedzmy 9 level, już ma ten Divine, ma Tabi, no to może nas zabić wtedy. Jeżeli go spaniszujemy w early game, jak będzie bardzo behind, no to nie powinno być później problemu z nim. Ornn, podobnie jak z Malphite'em, tylko ja bym go dał do ciężki. W early game możemy go raczej walić, tylko że on ma W, które się skaluje z twoim max HP chyba, przez co ma bardzo duży damage w early game w ciebie. No ale próbujemy nie stracić pasywy w early game i raczej go walimy na początku. Jak stracimy tą pasywę, no to on może nas na CC locku zabić po prostu. Wiadomo, taka sama sytuacja jak z Malphite'em. Czyli no, jak on już się zrobi tanki i weźmie te, kupi te tabi, kupi Brambles, no to już raczej go nie zabijemy. Antona bym też nie brał. Poppy. No a Poppy nie możemy zrobić za dużo. Ma fajny disengage na W. Jak próbujemy się wbić z EQ, no to ona nam daje grounda z W. Jeszcze sobie dajmy speeda i na luzie może uciec. Też jej W działa na nasze Q, jak jesteśmy bez karna, bo to jest wiadomo odrzut, tak, ja więc no to się liczy jako dash. Jedyne co możemy robić, no to próbować ją jakoś obijać z Q i dawać 4 autosty i wychodzić. Queen. Queen to jest denerwujący matchup. Nie możemy się zbyt bić z EQ, no bo jak wbijamy z EQ, no to ona użyje swojej E, ten odrzut, i daje nam slowa i nie możemy wbić drugiego E, no bo ma wystarczająco duży dystans między nami, jak użyje swoje E, a więc jest to duży dystans, żeby użyć drugie. Nawet jak uda nam się jakoś użyć te drugie, no to ona nam wiadomo da slowa, a sobie daje movement speeda z pasywki, a więc nam i tak będzie uciekać, można skajtować. Ale jak Queen nie potrafi się pozycjonować dobrze, no to wbijamy się z EQ i próbujemy ją złasztować. Po szóstce, jak już nam, jak nas odepchało z E, no to możemy ultnąć w nią, żeby ją dobić sobie. Renekton. Renektona dam do ciężki chyba. Renekton to jest ciężki matchup, jak on złoży sobie Botka czy tam Eclipse. Renekton to jest, można powiedzieć, taka kopia, lepsza kopia Kleda. Musimy pamiętać o tym, żeby nie dać się zbić ze Skarla, bo jak wbijemy się ze Skarla, no to on może nas po prostu złasztować. Nawet można stajwować solo. Żeby grać wokół jego furii, jak nie ma furii, no to możemy się w niego wbić. Gengar daje do średni. Musimy uważać level 1, żeby nie podchodzić zbyt do wave'a, no bo on się może wbić z krzaka w nas wtedy. Ale już level 2, no to po prostu walimy w niego Q, biegniemy z naszym pół w krzak. On też nie powinien zmieniać krzak, jeżeli ma slowa z naszego Q, nie dobiegnie wtedy do innego krzaka. No i co, no tyle chyba. No właśnie trzeba uważać level 1, żeby nie zginąć od niego i tyle w sumie. Później już mamy dosyć łatwo. Riven, kill matchup. Po szóstce ten matchup jest dosyć ciężki, ale przed szóstką raczej ją walimy level 1. Ona wygrywa, więc trzeba uważać level 1, żeby się nie skrajdować zbyt. Możemy ją obijać z Q tylko. Ale jak już bijemy level 2 i ona próbuje jakoś wbić all-in, czy skrajdować się po prostu, no to wygrywamy z nią. A tylko tak jak mówię, po szóstce jest ciężko wygrać z nią, bo ona ma dużo daszy. Jak nas zbije ze Skarla, no to można zmasztować. Taka sama sytuacja jak z Renektonem jest. Rumble? Rumble chyba damy do... Kill matchup. Trzeba uważać na pewno na jego poke. Nie wbijajmy się jak ma te przegrzanie, tak? Bo jak ma to przegrzanie, to on chyba wtedy większy damage skubije, coś takiego. No nie wiem, co powiedzieć jeszcze o tym matchupie. Nie jest zbyt ciężki, po prostu wbijamy z EQ. Jak on próbuje swoje E użyć na nas, no to możemy z drugiego E po prostu uniknąć. Raj zadaje do średni. Trzeba uważać na jego poke na pewno i przed trójką się nie bić. Ale po trójce, jak on podejdzie za blisko do minionów, no to dostaje boosta po prostu. Set. Set dam do kill matchup. Jest niesamowite, jak ten matchup się bardzo zmienia, bo jak on ma Ignite'a, no to dałbym go do ciężki, ale jak ma Flash Teleport, no to jest tak skill matchup. Oczywiście możemy z naszego drugiego E jego W dodżować, tylko że to nie jest takie proste, bo jak Set użyje E, a później W, no to mamy poe chyba slowa, no i mamy jeszcze tego knock-upa takiego. No ale ten matchup zrobi się trochę łatwiejszy po zmianie Kleda, że tam bonus HP Kleda zabrali na Skarlu. Bo jego ult się skaluje z bonus HP, w sensie im więcej masz bonus HP, tym więcej on ci bije. No ale próbujemy się raczej bić przed tą szóstką. On ma szóstkę dosyć mocną, a więc próbujemy się bić przed szóstką z nim. Shen jest dosyć ciężki, bo on ma dużo damage'a, który się skaluje z naszym max HP.
No i też jak już mamy nasze W zlevelowane, no to on może dać taunt i W i wtedy wastujemy nasze W na jego W, czyli blokowanie tych autosów. No i też można zdejmować się przez to, że on daje taunta i blokuje nasze autosy. Więc trzeba na to uważać, że jak nie mamy Skarla, no to on może nas dejwować. No i też podobna sytuacja jak z Ornem i Malphite'em. Jak on już ma Tabi i Bramluesta, no to jest ciężko go zabić. Ale tak to wcześniej nie powinno być zbyt problemu. Singed? Gadni. Jak nie będziemy go chase'ować, no to powinno być łatwo po prostu, jak on podejdzie za blisko do minionów, a musi podejść. No powiedzmy lasem, no to walimy w niego EQ, drugie E jak on ucieka, no i masztujemy go po prostu. Sion daje do łatwy. Siona Q możemy stodżować z naszego drugiego E i możemy go cheezować level 1. Trzeba uważać na jego pasywę, że jak go zabijemy i nie mamy Skarla, no to on nas może dogonić. Bo mamy tam chyba bez butów 285 movement speeda. On na pasywie oczywiście ma tego movement speeda dużo więcej. Ale no jest to łatwy matchup, jak nie zbuduje sobie Tabi i Bramblesta. Teraz to jest łatwy matchup. On nie może za dużo zrobić i nie może się zbyt healować z W, no bo mamy oczywiście naszego anti-heala na Q. Jak wbijamy z EQ, no to możemy nawet zdodżować jego Q z naszego drugiego E. Ma słabego ulta na nas. No i Celeste jest po prostu squishy przed szóstką, a więc nakład go one-shotuje. Walimy w niego EQ, on nie ma totalnie ucieczki, a więc one-shotujemy go. Tam catch po nerfie daje do średni. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chodzi tam catcha na topie, chociaż 3 razy może widziałem. No ale jest to dosyć łatwy matchup teraz po tych nerfach. Kiedyś bym go dał do nie do wygrania albo do ciężki, ale aktualnie jest w średnim, bo bardzo znerfili jego shielda na E. Możemy jego Q zdodżować z naszego drugiego E, jak się wbijamy. Trzeba uważać w laning phase, żeby nie łapać tego połka z Q na początku. No ale to raczej my chcemy czekać, aż on w nas bije, niż my w niego. Bo jak on w nas bije z W, no to już wtedy nie ma ucieczki i walimy go po prostu. A nawet jak chcemy my wbić i on jakoś słabo użyje swoje W i przerwiemy to z naszego CCK na Q, no to on wtedy leży, nie ucieknie nam już. No, tym oddam do skill matchup. Musimy uważać na jego połka na początku, ale jak on podejdzie za blisko, no to walimy w niego EQ i one-shotujemy go, no bo jest bardzo squishy. Trundle nie biorę, dawno nie widziałem Trundle już na topie, a grałem na niego może z 5 razy i było mega ciężko, więc no raczej bym go dał tutaj, ale nie biorę go. Gendamer do skill matchup. Nie bijemy się z nim oczywiście level 1, no bo on ma lethal tempo i Zora nas level 1. Przed szóstką raczej walimy go. Możemy zrushować Tabi na niego, żeby nie walił tyle damage'a w nas. Ten matchup jest dziwny, no bo jak mu siądą kryty i będziemy bez Karla, no to nas zmasztuje, ale jak mu nie siądą kryty, no to wbijemy z Karla i zabijamy go, a więc no to jest taki dziwny matchup. Ale po szóstce chcemy z nim zrobić trade, EQ, 4 autosy i wyjść od razu. Chcemy go tak obić, że będzie zmuszony użyć ulta i wbić w nas po prostu, albo się cofnąć do bazy. Urgot to ciężki albo nie do wygrania. Dam go do ciężki. Urgot ma oczywiście duży bazowy damage przez swoją pasywę. No i level 1 zaora nas, ale level 2 możemy się wbić w niego. I oczywiście jest to dosyć ciężki matchup przez to, że on ma swojego execute'a na ulcie. Więc jak nas zrzuci ze Skarla, no to po prostu nas zabija. Ale próbujemy się z nim bić przed szóstką i będzie być łatwo przed szóstką. Vayne daje do ciężki. Nie możemy się wbić w nią przez to, że ona ma disengage na E. Po prostu jak wbijamy w nią z EQ, no to ona używa swoje E. No i trzeba uważać na połk od niej. Nawet w tym ją dam do nie do wygrania tą Vayne. Jego już nie jest grany na topie, więc nie biorę go. Radimir damy do skill matchup. On jak bierze face rush, no to jest ciężko w niego dosyć. Jak on używa swoją plamę, a już jest trafiony z Q, no to jego plama nie działa na naszym Q. W sensie on i tak dostanie damage, przyciągniemy go, dostanie slowa i jeszcze anthill. Dużo ludzi by pomyślało, że to jest free matchup, no przecież mamy anthilla, Vladimir bazuje na tym, że się healuje cały czas. Ale to nie jest taki free matchup. Przez to, że jak on weźmie face rush, no to można nam cały czas po prostu uciekać. Że nie będziemy mogli mu dać 4 autosy, no bo blokuje sobie face rush i kliknie plamę, no i ucieknie nam. Będzie nas dalej po około ze swojego Q. Wulibert, średni matchup. Przed szóstką totalnie walimy go
dajmy w niego EQ, 4 autosy i on traci całe HP, albo no nie wiem, zostanie mu 1/4 HP. Po 6, jak on zbuduje sobie Tabi i Bramble Westa, no to jest trochę już ciężej. Raczej go nie zabijamy wtedy. No ale próbujemy go paniszować przed 6, nawet level 1 możemy się z nim bić. Dalej Warwick. Warwick jest... Czasami mam tak, że dam go w łatwy matchup, bo totalnie oram go, a czasami jest nie do wygrania. Ale no nie wiem, chyba dam go do albo skill matchup, albo średni jakoś tak. Bo do skill matchup. On się nie może na nas healować, no bo mamy na Quanty heal. Ale mamy po prostu za duży damage na niego. Tam level 2, level 3 możemy się w niego wbić i go zabijamy. Nawet jak ma tą barierę. Jest tak fajny triczek, że używam w niego EQ, jak on używa swoje E wtedy. No to oczywiście po użyciu E mamy większy movement speed, a więc lekko odchodzimy i przyciągamy się znowu do niego, jak już tego E minie. Bo na E on oczywiście ma damage redukcję. Ale próbujemy go rozwalić przed 6. Dalej Wukong. Wukonga damy do skill matchup. Widzimy go, jak on użyje swojego klona. No bo nasze Q daje wizję i E tak samo. Ale oczywiście nie bijemy się z nim level 1, on level 1 zaora nas. Level 2 już możemy się wbić w niego. Level 2 chyba wygrywamy z nim. Jak on złoży botka, no to będzie ciężej i po 6 jest tak samo ciężej na niego. Ale przed 6 po prostu walimy w niego EQ 4 autosiem, powinien być dead. No bo nawet jak użyje swoje W do klona, no to my go widzimy nadal, który jest prawdziwy, a który nie. Jasło. Jasło jest jak wszystkie matchupy tutaj, czyli po prostu one-shotujemy go. Nawet jak on próbuje uciec po naszych minionach ze swojego E, no to doganiamy go z naszego drugiego E. Trzeba pamiętać, że on ma Windwalla, a więc może nam zablokować Q. No ale jak nie zablokuje, no to po prostu walimy Q4 autos i jest dead. I ona to jest średni matchup, tak samo jak Yasuo, podobna sytuacja. Jak damy w niego E, Q4 autos, no to powinien być dead. No już ostatni matchup, Yorick. Dam to średni. Był kiedyś taki bug, że nasze E one-shotowało jego wszystkie te, nie wiem jak to nazwać, no te wszystkie jego zombie, które ma na Q. Nie wiem, czy ten bug nadal jest w grze, czy nie. Ale oczywiście z naszego drugiego E możemy wychodzić z jego klatki, a więc walimy w niego EQ 4 autosy. Jak on nam da klatkę, no to wychodzimy z tej klatki i powinien być dead. Trzeba pamiętać, żeby nie łapać połka z jego E i tych jego minionków. Ale jak nas nie zrzuci ze Skarla, no to raczej walimy w niego EQ 4 autosy, powinien być dead. A więc to koniec już chyba tier listy. Dajcie znać w komentarzach, czy nie zapomniałem jakiegoś czempiona, bo może tutaj wszystkich czempionów nie było. Ale jak tak patrzę, to chyba nie zapomniałem żadnego czempiona. Niektóre matchupy pewnie można pozmieniać, bo to zależy jak przeciwnik rozegra matchup, no bo na przykład może być Fiora, która będzie w łatwym matchupie, no bo chłop totalnie nie ogarnia Fiory. A więc są pewnie matchupy, które można jakoś pozmieniać, ale wydaje mi się, że tak jest okej na razie. Jeszcze wrzucę tier listę, jak pozmieniałem jakieś czempiony czy coś, to może za rok wrzucę nową tier listę zupdate'owaną, ale na razie tak zostaje. Więc pamiętajcie, żeby zostawić subika na kanale, łapeczkę z dzwonkiem, łokieto i siema!